całkiem szykowny był ten Bóg. Były sztuczne szłapy, cyganili tam trochę. Unaczyli się ze sobą i co, haje też były. Ale wiecie co, już się tam trochę zamatlała w tej geschiście, ale ogólnie było całkiem gut. Cześć kochani, z tej strony Kasia. Przychodzę do Was dzisiaj z wrażeniami po lekturze książki autorstwa Magdaleny Kucenty, Zodiaki. Słuchajcie, egzemplarz dostałam od samej autorki, za co bardzo dziękuję. Słuchałam to w formie audiobooka, więc wspomnę troszeczkę także o lektorze. Zacznę może od okładki, która moim zdaniem jest cudowna i bardzo dobrze oddaje klimat całej tej powieści. Tutaj możecie zobaczyć. Brawa dla grafika, bo jest naprawdę świetnie. Zanim przejdę do mojej opinii, pozwolę sobie przeczytać opis wydawcy, ponieważ moim zdaniem jest bardzo trafny. Biopunkowa wizja świata po globalnej zagładzie. Społeczeństwo jest rozwarstwione, panuje system kastowy, a każdy człowiek ma swoją metrykę. W zakładach inżynierii genetycznej Zodiak tworzeni są postludzie o niezwykłych umiejętnościach. Na drabinie społecznej nie ma jednak dla nich miejsca. To wyłącznie obiekty doświadczalne, oznaczone i skatalogowane podług swych właściwości. Młody Caprion, wersja gamma, stabilna, nie kwestionuje reguł rządzących jego światem. Odgrywa rolę szczura laboratoryjnego, posłusznie wykonując powierzone mu zadania. Z pozoru nie obchodzi go nic poza rozwijaniem własnych umiejętności. Żywiołowa Pisces, wersja alfa, niestabilna, ani myśli stosować się do jakichś tam zasad. Aby pomóc Capriemu, nie cofnie się przed niczym. Będzie kłamać, oszukiwać i zabijać. Skoro w miłości wszystkie chwyty są dozwolone, to dla miłości tym bardziej. Sparaliżowany Virgo, wersja beta, niekompletna, jest więźniem we własnym ciele. Nie widzi, nie słyszy, nie może ruszyć nawet palcem. Mimo to zawsze czuwa nad Gemini. Z połączeniem do sieci nie musi nigdzie iść, aby być wszędzie. Nierozłączone Gemini, wersja beta, stabilna. Dwoją się i troją, by zapewnić reszcie Zodiaków lepszą przyszłość. Dla ich dobra są gotowe poświęcić wszystko. Ludzie, czy nie, stanowią przecież rodzinę. Ich człowieczeństwa nie da się zredukować do metryki. Zodiaki Genokracja to biopunkowa wizja przyszłości. Jest to specyficzna i dość nietypowa pozycja. Świat stworzony przez autorkę jest złożony, momentami może się wydawać nawet chaotyczny i skomplikowany, ale równie bardzo ciekawy i posiada wiele fascynujących rozwiązań. Niestety nie będę ukrywać, że bywały chwile, w których czułam się troszeczkę zagubiona w tym świecie. Słuchajcie, moim zdaniem autorka troszeczkę chyba za bardzo chciała wszystko wpakować w jeden tom i zamknąć tą historię w tej jednej książce. Myślę, że fajnie by było, jakby troszeczkę to uniwersum zostało bardziej nam przedstawione, bo jako czytelnik czasami się tam trudno odnaleźć w tym wszystkim i bywa, że możemy pomyśleć, że jest troszeczkę chaotycznie. Myślę, że całą tą powieść, która tutaj jest zawarta w jednym tomie, śmiało autorka mogłaby rozpisać na przynajmniej 2, a nawet 3 tomy. Jest tutaj bardzo dużo postaci, a trzecioosobowa narracja pozwala nam popatrzeć z każdego punktu widzenia, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem moim zdaniem. Bohaterowie stworzeni przez Magdalenę Kucenty są niezaprzeczalnie największym plusem całej tej powieści. Autorce udało się wykreować postacie, które w dużej mierze odznaczają się indywidualnością. Najbardziej polubiłam Capriego i Pisces, choć sama ich relacja, ten wątek romantyczny, nie do końca mnie przekonał. Styl autorki jest bardzo przyjemny, słuchało mi się tego bardzo, bardzo fajnie i myślę, że gdybym czytała książkę, to osunęłabym przez nią dosyć szybko. Na koniec muszę pochwalić lektorkę, bo było naprawdę świetnie przeczytane i bardzo miło się tego słuchało. Z lektorem jest tak, że trzeba się z nim troszeczkę zaprzyjaźnić, przynajmniej jest tak w moim przypadku. Jeśli chodzi o Zodiaki, według mnie były przeczytane bardzo fajnie i tak jak wspominałam wcześniej, słuchałam się tego z przyjemnością. Podsumowując, pomysł na fabułę i całe uniwersum jest według mnie bardzo świeżym i oryginalnym pomysłem. Aczkolwiek bywały momenty, gdzie pomyślałam sobie, a troszeczkę tutaj chaotycznie, troszeczkę między nami nie zagrało. Bohaterowie zdecydowanie na plus. Słuchajcie, bardzo dobrze się przy tej książce bawiłam i polecam mimo jej mankamentów. Mam nadzieję, że idzie mi coraz lepiej z tymi recenzjami. Napiszcie mi w komentarzu, czy Wam się podobało. Będzie mi bardzo miło, jeśli dacie lajka i suba z dzwoneczkiem, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Pozdrawiam Was cieplutko i do usłyszenia za niedługo.